w mojej ocenie czynnikiem, który mógłby przyspieszyć dekarbonizację w Polsce, byłaby odpowiednio sformułowana perspektywiczna polityka energetyczna, która by wykorzystywała w pełni potencjał, jaki tkwi w tym procesie. Bo technologicznie te procesy są możliwe do przeprowadzenia. Społecznie jest akceptacja. Natomiast no, z pewnych przyczyn idziemy za wolno, mamy za mało ambitne plany dotyczące dekarbonizacji na poziomie krajowym. Powiedzmy, polityka energetyczna kraju nie uwzględnia w pełni potencjału, który oferują technologie, firmy i akceptacja społeczna.